Miesiąc z Maryją. Nabożeństwo o wyproszenie łask według świętego Alfonsa Liguoriego. Dzień drugi. Niepokalane poczęcie. Jest dogmatem wiary, że Najświętsza Panna od pierwszej chwili poczęcia była wolna od skazy grzechu pierworodnego za sprawą szczególnej łaski Bożej i przez zasługi Jezusa Chrystusa. Serce Maryi jest więc niepokalane. Cieszmy się z tego. A dla wzmocnienia naszej radości i ufności, rozważajmy, że Bóg ochronił serce Maryi od grzechu pierworodnego dlatego, że ją przeznaczył do zmiażdżenia głowy piekielnego węża, do podniesienia świata z upadku i do wydania na świat dla nas miłosiernego serca Jezusa. Serce Maryi musi być niepokalane, ponieważ Bóg przeznaczył ją do tego, żeby swoją stopą starła głowę piekielnego węża, uwodziciela pierwszych naszych rodziców i zabójcy wszystkich ludzi. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę. Księga Rodzaju 3:15. Powiedział Pan do węża na początku świata, jeśli Maryja miała być mężną niewiastą, która pokona Lucyfera, czy byłoby właściwe, gdyby ją najpierw szatan zwyciężył? Nie. Sam rozum dowodzi, że musiała być ona wolna od wszelkiej zmazy i zależności od szatana. Ten pyszny duch chciał także i jej serce zatruć jadem grzechu, tak jak zatruł wszystkich innych ludzi, lecz Bóg temu przeszkodził. Napełniając Maryję przy poczęciu swoją łaską. Bóg dał Maryi niepokalane serce także dlatego, że miała być pośredniczką między Bogiem a ludźmi i z Jezusem Chrystusem współpracować w dążeniu do odnowy rodu ludzkiego. Podkreślali to ojcowie Kościoła. O święta dziewico, pisze święty Jan Damasteński, urodziłaś się po to, żeby całemu światu przynieść zbawienie. Święty Atanazy. Nazywa ją Nową Ewą i Matką Życia, ponieważ pierwsza Ewa była Matką Śmierci. Święty Teofan głosi, że ona odsunęła od ludzi to zło, które sprowadziła na nich Ewa. Święty Bazylii nazywa ją uspokoicielką między Bogiem i ludźmi, a Święty Efrem przebłaganiem dla całego świata. Ten, kto godzi jednego z drugim, nie może być nieprzyjacielem obrażonego, a tym bardziej sam nie może mieć udziału w wyrządzonej obrazie. Święty Grzegorz uważa, że nieprzyjaciel sędziego nie może się u niego wstawiać za oskarżonym, bo nie tylko by nie pomógł, ale raczej zaszkodził i jeszcze bardziej rozgniewał sędziego. Tak więc Maryja, będąc pośredniczką między Bogiem i ludźmi, nie mogła pozostawać w nieprzyjaźni z Bogiem, ale musiała być przyjaciółką Bożą czystą i wolną od wszelkiego grzechu. Nie ulega wątpliwości, że Maryja była poczęta bez grzechu, bo miała zostać matką wcielonego słowa. Przed wiekami pan ze wszystkich ludzi wybrał ją i przeznaczył do tej najwyższej godności. Więc jeśli nie z innego powodu, to dla czci swojego syna Bóg stworzył w niej niepokalane serce, wiedząc, że to serce zgodzi się na wcielenie przedwiecznego słowa. Według świętego Tomasza, wszystko czym Bóg kieruje, dążąc do spełnienia swych odwiecznych wyroków, musi być święte i wolne od wszelkiej zmazy. Dlatego Dawid tłumacząc, z jaką starannością powinno się budować świątynię jerozolimską, mówił Nie dla człowieka jest ten przybytek, ale dla pana Boga. Pierwsza księga Kronik 29:1 Jakimi więc drogocennymi darami musiał Bóg przyozdobić Maryję, żeby ta świątynia była godna przedwiecznego słowa. Za pierwsze szczęście rodzącego się dziecka często uważa się jego pochodzenie. Przez wiele stuleci dla ludzi mniej znaczyło nie mieć wykształcenia i majątku, niż być niskiego urodzenia. Ubogi mógł stać się bowiem bogaty, a analfabeta mógł pójść do szkoły. Ale temu, kto pochodził z niskiego rodu, trudno było zmienić pochodzenie. Choćby i dorobił się różnych godności, inni zawsze mogli mu przypominać jego pochodzenie. Jak więc można przypuszczać, że przedwieczny ojciec Mogąc dać swojemu synowi matkę prawdziwie szlachetną, bo bez najmniejszej skazy grzechu, mógłby pozwolić, aby narodził się z matki poczętej w grzechu. Czyżby wtedy szatan nie mógł powiedzieć do Boga, który stał się człowiekiem, urodziłeś się z niewiasty, która była moją niewolnicą? Nie, pan na to nie pozwolił. Dla czci swojego syna odsunął Maryję od grzechu, żeby była godną świątynią Jezusa. Dlatego Maryja mogła powiedzieć o sobie, wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Łukasz 1,49. Także z naszych serc powinien się wznosić do nieba okrzyk wdzięczności. To prawda, że jesteśmy poczęci w grzechu, ale chrzest zgładził grzech pierworodny. Ta szczególna łaska, udzielona nie wszystkim ludziom, Daje nam godność dzieci Bożych, członków Jezusa Chrystusa, świątyń Ducha Świętego. Dlaczego Bóg tak nas wyróżnił? Dlatego, abyśmy przez nasze modlitwy byli pośrednikami pokoju do Boga w intencji naszych bliźnich, abyśmy w ich sercach zasiewali dobre ziarno naszymi radami i przykładami miłości Chrystusowej. Przykłady. Niechaj ani jeden dzień nie minie bez czci niepokalanego serca Maryi. Tysiące cudownych zdarzeń dowodzi pożyteczności nabożeństwa do jej serca. W 1638 roku szerzyła się w lotaryngii okropna zaraza. Przestraszeni ludzie udali się z prośbą o pomoc do świętego Piotra Furiera, proboszcza w Matonkur poradził im, żeby modlili się do niepokalanej i dodał, że zaraza nie dotknie tego, kto będzie nosić z pobożnością karteczkę zawierającą te słowa. Maryja była poczęta bez grzechu. Wszyscy zaczęli ją nosić i w krótkim czasie zaraza opuściła prowincję. Miasto Nymur doświadczyło skuteczności tego nabożeństwa podczas powszechnej klęski innego rodzaju. Po zdobyciu tego miasta przez najeźdźców rozeszła się wieść, że zostanie ono rozgrabione. Strach rozszedł się po całym świecie, i wszędzie było słychać jęki i narzekania. Nagle przyszło komuś na myśl, żeby na bramie każdego domu napisać te słowa: Maryja była poczęta bez grzechu. W tej chwili rozkaz rabowania miasta odwołano. Niektórzy, Noszą cudowny medalik z napisem O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Postanówmy nosić taki medalik i często powtarzać to krótkie wezwanie. Modlitwa o niepokalana dziewico cieszę się, widząc cię przyozdobioną tak wielką cnotą czystości. Nie przestanę dziękować stwórcy, że cię zachował od wszelkiej zmazy grzechu. Kościół naucza, że jesteś dla mnie piękną Jutrzenką, która zawsze świeci Bożym światłem. Jesteś dla mnie arką zbawienia, zachowaną od powszechnego potopu grzechów. Jesteś dla mnie głąbką doskonałą i bez zmazy, jak cię nazywa Twój Boży Oblubieniec. Jesteś dla mnie ogrodem zamkniętym, rozkoszą Boga. Jesteś fontanną zapieczętowaną, której wód nieprzyjaciel nie może zamącić. Jesteś dla mnie lilią między cierniami. Ty, urodzona pomiędzy córkami Adama, przyszłaś na świat cała czysta, cała piękna, jako odwieczna przyjaciółka Boża. O niepokalana dziewico, najsłodsza i najmilsza matko. Ty, która jesteś prześliczna w oczach pańskich, racz spojrzeć na moją duszę miłosiernym wzrokiem, ulituj się nade mną i uzdrów mnie. O słodka oblubienico serc, przyciągnij do siebie także moje serce. Ty, co od pierwszej chwili swojego poczęcia byłaś w oczach Boga czysta i piękna, Ulituj się nade mną, człowiekiem, który nie tylko urodził się w grzechu, ale i po chrzcie splamił duszę grzechami. Bóg Cię wybrał na swoją córkę, matkę i oblubienicę. I dlatego zachował Ciebie od wszelkiego grzechu i ukochał najbardziej ze wszystkich stworzeń. Czy może Ci czegoś odmówić? O niepokalana, od Ciebie zależy moje zbawienie. Wydaje mi się, że jeszcze wieki będę się błąkać po tym padole łez. Byłbym rad jak najprędzej oglądać Cię w niebie. Ciebie chwalić, Ciebie uwielbiać, Ciebie doskonale kochać. O Maryjo, matko moja, królowo moja, cała piękna, słodka i czysta. Amen. Modlitwy na zakończenie każdego dnia. Boże, który uwalniając Pannę Najczystszą od grzechu pierworodnego, przygotowałeś w łonie niepokalanej dziewicy godne mieszkanie Twojemu synowi, przyjmij nasze serdeczne błagania i jak przez przewidzianą śmierć Twojego jednorodzonego syna zachowałeś Pannę Maryję od skazy grzechu, tak przez jej skuteczne wstawiennictwo pozwól nam przybliżyć się do Ciebie, będąc oczyszczonymi ze wszystkich grzechów. Amen. Boże, pasterzu i władco wszystkich wiernych, spójrz miłosiernie na papieża, którego wyznaczyłeś na głowę kościoła. Prosimy spraw, aby słowem i przykładem prowadził powierzony sobie lud Boży do życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O Boże, który jesteś naszą ucieczką i mocą, stwórco nieba i ziemi, przyczyno świętości, wysłuchaj łaskawie modlitwy Twojego kościoła, i spraw miłościwie, abyśmy byli pewni otrzymania darów, o które cię z wiarą prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Modlitwa świętego Bernarda. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano. Abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do ciebie, o panno nad pannami i matko biegnę, do ciebie przychodzę, przed tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłyszy łaskawie i wysłuchaj. Amen. Litania Loretańska Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami Święta Maryjo, módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, Módl się za nami, Matko Dziwicza, módl się za nami, Matko Nienaruszona, módl się za nami, Matko Najmilsza, módl się za nami, Matko Przedziwna, módl się za nami, Matko Dobrej Rady, módl się za nami, Matko Stworzyciela, módl się za nami, Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, Módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku Chwalebny, módl się za nami. Przybytku Sławny Pobożności, módl się za nami. Różo Duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z Kości Słoniowej, módl się za nami. Domie Złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami, królowo proroków, módl się za nami, królowo apostołów, módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładziesz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Antyfona Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem Twoim nas pojednaj, synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu synowi nas oddawaj. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Pana, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ciesz się i wesel Panu Maryjo. Alleluja! Bo wstał Pan prawdziwie. Alleluja! Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat rozweselić raczył, spraw to prosimy, Abyśmy przez Jego rodzicielkę, Panny Maryję, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa do świętego Józefa. Módl się za nami, święty Józefie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi oblubieńca najświętszej Twojej rodzicielki, racz nam dopomóc, abyśmy, czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę jego otrzymać mogli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.